Siemaneczko! Za chwilę odgadnę, jaką postać wybierzecie z gry Among Us. Albo jakoś tak to się czyta. Jak mi się to nie uda, to kasuję ten film. To jak? Zagracie ze mną w tę grę? Świetnie. Wybierzcie jedną z tych postaci, a ja za chwilę wyczytam wasze myśli i odgadnę, który to wasz wybór. Co? Pewnie uważacie, że nie podołam? Jeśli tak, to zostańcie ze mną te parę minut, a sami się przekonacie, że nie rzucam słów na wiatr. Oto cztery postacie. Żółty, niebieski, brązowy, różowy. Wybierzcie jedną z nich i zapamiętajcie swój wybór. Dokonaliście już wyboru? Superancko. Od swojej postaci zaczynacie teraz grę. Połóżcie na niej swój palec. Nie ugryzę cię. No nie bójcie się, nie ugryzie was. Większość z was pewnie myśli, że mam 20% szans na wytypowanie poprawnej odpowiedzi. Macie w sumie rację. Dlatego dodamy jeszcze parę bohaterów, aby utrudnić mi tą magiczną sztuczkę. Po każdej rundzie będę eliminował postać, na której nie trzymacie palca. Wy będziecie dokonywać wyboru, a ja wyczytam wasze myśli. Pokażę teraz mały przykład. W każdej rundzie będziecie wykonywać ruch na losową postać z planszy. Możecie się ruszać tylko w kierunkach dół, góra, lewo, prawo. Nie możecie ruszać się na skos. Pokazuję przykład. Jeśli powiem, że macie się raz ruszyć i jeśli wybraliście tą postać, to możecie przesunąć się na tego, albo na tamtego ludzia, który stoi obok twojego. Nie możesz przeskakiwać postaci. Po każdej rundzie trzymacie palec na bohaterze, na którym skończyliście swój ruch. Czy to jest dla was zrozumiałe? Jeśli nie, to cofnijcie film o 22 sekundy. Jeżeli dalej nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, to bardzo mi przykro. Ale karawana musi ruszać. Show must go on. Okej, czy jesteście gotowi? Przygotujcie się, bo zaraz sprawię, że wybuchnie wam mózg. Skupcie się teraz bardzo mocno. Nie tak jak na nauczaniu zdalnym. No chyba nie oglądacie tego właśnie na lekcji online, prawda? W pierwszej rundzie, jeśli trzymacie już palec na swojej postaci, którą wybraliście już wcześniej, to wykonajcie jeden ruch na bohatera obok. Pamiętajcie, lewo, prawo, góra, dół. To wy dokonujecie wyboru. Ja czytam wasze myśli. Ruszcie się tylko raz i dajcie pomyśleć, ok? Już? Niech pomyślę, gdzie trzymacie palucha. Chyba mam za mały przekaz myśli. Ruszcie się na kolejną postać, zróbcie drugi ruch. W lewo, w prawo, górę albo dół. To wasz wybór. Już? Zróbcie jednak kolejny ruch. To już będzie trzeci w tej rundzie. Już? Okej, już mniej więcej wiem, ale dokonajcie jeszcze jeden ruch, tak dla pewności. Tym razem czwarty. Okej, jak już dokonaliście ostatniego ruchu w tej rundzie, to usuwam postać, na której nie stoicie. Odstrzelam tego ludzia i przechodzimy od razu do kolejnej rundy. Pamiętajcie, że po każdej rundzie stójcie tu, gdzie zakończyliście poprzednią. Jeśli nie pamiętacie swojego ruchu, zapisujcie go na kartce albo w komentarzu pod filmem. Dobra, w rundzie drugiej ruszcie się 5 razy. Odliczamy. Pierwszy ruch. Drugi ruch. Trzeci ruch. Czwarty ruch. Piąty ruch. Udało wam się ruszyć 5 razy? Jeśli tak, usunę teraz kolejnego ludzia, na którym jak wcześniej nie trzymaliście palca. Niech chwilę pomyślę i wyczytam wasz ruch. O, ten ludź odpadł.
Jesteście gotowi na rundę trzecią? Ruszcie się teraz dwa razy. Odliczamy. Raz. Dwa. I stójcie grzecznie tu, gdzie jesteście. Szybko połączę się z waszymi umysłami i wskażę przegrywa. O nie. Jednak ruszcie się dodatkowo dwa razy. Odliczamy. Raz. Dwa. Mam nadzieję, że nie przeskakujecie kilku postaci, tylko ruszacie się obok. No teraz już was mam. Mam nadzieję, że nie odstrzelę waszego paluszka. W kolejnej, czwartej rundzie będziecie mieli trzy ruchy. Odliczamy dziubaski. Raz. Dwa. Trzy. Czytam. Odpalam. Wkurzyłem się i odstrzeliłem dwóch ludziów. Ale wiem, że nie mieliście na nich swojego palca. Chyba, że już jesteście bez palca? Chyba nie. Świetnie. W następnej rundzie znów ruszcie się trzy razy. Jesteście gotowi? Odliczamy. Raz. Dwa. Trzy. Co pewnie już macie gacie pełne, bo idę jak burza. Tu. Nie mieliście swojego palca. No to jak, dziubaski? Już prawie finał. Ale przed nami przedostatnia runda. Ruszcie się w niej tylko jeden raz. Na postać obok. I dajcie chwilę pomyśleć, bo już mi mózg paruje od tego wszystkiego. I zróbmy jeszcze tak. Jeśli trafię w waszego ludzia, to napiszcie to po prostu w komentarzu. A jeśli nie trafię, to zasubskrybujcie mój kanał, ok? Zgadzacie się, dziubaski? Myślę i co ja tu wymyślę? Niech pomyślę, że myślę o tym, pomyślę i wymyślę to. Jesteście jeszcze ze mną ze swoimi wszystkimi paluszkami? Jak tak, to świetnie, bo przed nami wielki finał. Przed nim każdy, kto tu dotarł, daje łapkę w górę. Jakie niesamowite emocje, za chwilę odstrzelę ostatniego ludzia, na którym nie trzymacie palca. Nadstawiam już swoją broń i naciskam. Uratowałeś mnie, kocham cię.